no tutaj Helena to spotkało. Znaczy w sensie faktycznie ktoś, myślę, że ona sama wam o tym być może opowie, ale faktycznie ktoś jej coś dosypał do drinka. No cały ten film jest zrobiony w ogóle w tej sprawie. W sprawie wspierania kobiet, w sprawie tego, żeby miały siłę mówić za siebie, żeby miały siłę się bronić, żeby na siebie uważały. No mówimy o tym zjawisku, które jest powszechne, czyli dosypywaniu do drinków dziewczynom różnego rodzaju narkotyków, co wystawia. I niestety to się robi coraz bardziej powszechne. To jest naprawdę duży problem w tej chwili. No bardzo bym chciała, żebyśmy żyli w takim świecie, żeby dziewczyny nie musiały się o to martwić. Ja chyba miałam szczęście, bo ja się na to rzeczywiście nigdy osobiście nie natknęłam, ale na przykład no tutaj Helena to spotkało. Znaczy w sensie faktycznie ktoś, myślę, że ona sama wam o tym być może opowie, ale faktycznie ktoś jej coś dosypał do drinka. Nic jej się na szczęście nie stało, uratowały ją przyjaciółki, się nią zajęły. Ale ona bardzo dobrze wiedziała, jak to zagrać, ponieważ naprawdę to przeżyła. No Helena jest wspaniała, ja jestem totalnie zakochana w Helenie. Jest coś takiego, że reżyser się zakochuje w swoich aktorach, więc rzeczywiście jestem zakochana w tej trójce, zarówno w chłopakach, jak i w Helenie, ale w Helenie bardzo, bo widzę trochę w Helenie taką siebie młodą. Helena jest podobna trochę do mnie pod wieloma względami. I ma niesamowitą charyzmę i rzeczywiście jak Helena wkroczyła na ten casting, ja ją zobaczyłam w tych krótkich włosach z tą całą jej oryginalnością i całym wnętrzem, które ona wnosi do tej roli, to od razu wiedziałam, że mam już film i nie pomyliłam się i Helena jest też bardzo sumienna i zdyscyplinowana i naprawdę no, fantastycznie się z nią pracuje i bardzo się polubiłyśmy też po prostu jako ludzie. Więc myślę, że to nie jest mój pierwszy i ostatni film z nią. Myślę, że jeszcze nieraz coś razem zrobimy.